Drodzy widzowie telewizji Misericordia i dobroczyńcy naszej fundacji. Chciałbym w imieniu Fundacji Misericordia i zespołu redakcyjnego tworzącego telewizję Misericordia Wam wszystkim z głębi serca podziękować za to, że jesteście z nami. Za Waszą obecność, za każdy obejrzany film przez nas przygotowany, za subskrypcje, lajki i komentarze, ale przede wszystkim za Wasze wsparcie modlitewne i materialne. To wielka rzecz myśleć nie tylko o sobie, ale również o innych. Za to wsparcie serdecznie dziękuję i zapewniam o naszej pamięci w modlitwie każdego dnia oraz w Eucharystii, którą każdego 25 dnia miesiąca sprawuję w Waszych intencjach. Istniejemy dla Was i dzięki Wam. Za wszelkie dobro raz jeszcze dziękuję. Powoli dobiega końca rok 2021. Rok niełatwy, bo naznaczony walką z pandemią koronawirusa. Nie wszystkie nasze plany i zamiary udało się zrealizować, ale mijający rok przyniósł również wiele dobrych rzeczy. Zacieśniliśmy współpracę z księdzem Markiem Brożyną i za tę otwartość na współpracę serdecznie mu dziękuję. Miniony rok przyniósł również możliwość współpracy z EWTN, ogólnoświatową siecią telewizji katolickiej założoną przez Matkę Angelikę w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że kolejne lata zaowocują jeszcze ściślejszą współpracą. Niektóre nasze audycje już możecie oglądać na antenie EWTN Polska, którą od końca listopada można odbierać na kanale 47 na multipleksach lokalnych w Warszawie i we Wrocławiu. Moim marzeniem jest, aby dobra nowina docierała do wszystkich mieszkańców naszego kraju, a potem, jeśli Bóg pozwoli, całego świata. Z nadzieją patrzymy w przyszłość. Dla Boga i z Bogiem chcemy robić wielkie rzeczy. Drodzy dobroczyńcy Fundacji Misericordia i widzowie naszej telewizji, z okazji świąt Narodzenia Pańskiego i nowego 2022 roku przyjmijcie nasze życzenia. Pogody ducha, aby uśmiech nigdy nie schodził z Waszego oblicza, wiary, co przenosi góry, żaru miłości, co jest w stanie rozgrzać zmarznięte serca innych ludzi, zdrowia i poczucia bezpieczeństwa w tym trudnym czasie pandemii i, co najważniejsze, błogosławieństwa Bożej dzieciny na każdy dzień Waszego długiego i szczęśliwego życia. Niech łaska Boża uprzedza Wasze działania, a Jego błogosławieństwo wynagrodzi wszelki Wasz trud. Błogosławionych świąt, Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku.